Okay. Witam Was serdecznie na mojej prezentacji dotyczącej Stargate Driven Development. Nazywam się Łukasz Korowicki. Obecnie jestem młodszym inżynierem do spraw produkcji oprogramowania w Samsungu. Wcześniej byłem frontend developerem i web developerem. Zajmowałem się m.in. stawianiem stron na WordPressie i na customowych frameworkach i też na coś tam postawiłem na Drupal. Dużo tego nie było, ale jakieś tam doświadczenie z Drupala mam. Natomiast chciałem się z Wami podzielić tym, jak możemy budować strony internetowe inaczej. I pierwsze moje pytanie, ile osób z Was zajmuje się frontendem? Wszyscy. No i super. To teraz ile z tych osób, albo ogólnie z całej sali, tak naprawdę ilu z Was słyszało o Stargate Driven Development? Nikt. No i okej, okay, no to będzie o czym pogadać, fajnie. Dobrze, pierwsza rzecz, czym jest SGDD? Jest to proces wytwarzania oprogramowania dla projektów frontendowych z wykorzystaniem technologii agile'owych. Dlatego, że bezpośrednio w frontendzie, w takim programowaniu stron internetowych, tego agile'u wdrożyć nie możemy tak łatwo jak na backendzie. Nie mamy czystego kodu, który możemy sobie iteracyjnie w krótkich sprintach przetwarzać. Mamy jak gdyby tą część wizualną, która jest trudna do podzielenia tak bezpośrednio na te sprinty. Raczej mała, drobna zmiana w jakichś tam stylach może nam spowodować dużą zmianę w wyglądzie naszej strony i tak naprawdę ciężko to jednoznacznie wyznaczyć właśnie w sprintach bezpośrednio. Natomiast właśnie Stargate Driven Development pozwala na to, żeby ten proces był zwinny i można było go upakować właśnie w taki osprintowany agile. Jest to też przyszłość frontendu. Nie jest to co prawda nowa rzecz, Stargate Driven Development istnieje już od jakiegoś czasu, natomiast zyskuje na znaczeniu coraz bardziej. Już pojawiają się ogłoszenia o pracy, gdzie jest wspomniane o tym, że są wykorzystywane Stargate'y do tworzenia jakiegoś tam oprogramowania, więc warto przynajmniej wiedzieć, co to jest, a żeby potem było łatwiej się w to wdrożyć i wykorzystywać gdzieś tam we własnych projektach, czy w projektach właśnie, do których się dołączy. Czym jest sam Stargate? Tak jak napisane, czyli tam zbiór jakichś standardów, jakichś zasad, jak mają wyglądać dokumenty pisane i wizualne, ale to też odnosi się do formy pisania na przykład naszego kodu, tak? Czyli możemy mieć styleguidy tego, jak tworzyć nasz kod, czyli jakie powinny być wcięcia, gdzie powinniśmy umieszczać nasze brakety, jakie powinny być odstępy od tych braketów. Wszelkie takie zasady też mogą być styleguidem. Natomiast tutaj chodzi mi przede wszystkim o styleguide dotyczący tego, jak wygląda nasza strona, tak? Czyli zbiór jakichś tam elementów tekstowych, jakiejś naszej typografii, jakichś przycisków, które opisują to, jak wygląda cała nasza strona czy aplikacja wizualnie. No o co chodzi z tym Driven Development? No to większość z Was wie, tak, że jak mamy test Driven Development, no to najpierw piszemy testy, potem na bazie tych testów staramy się wytwarzać nasze oprogramowanie. Jak mamy Domain Driven Design, najpierw skupiamy się jakoś na dziedzinie, z którą mamy do czynienia, staramy się rozłożyć na jakieś tam czynniki pierwsze, które potem możemy zaprogramować. Więc oczywiście, kiedy mamy Stargate Driven Development, najpierw tworzymy Stargate i na bazie tego Stargate'u rozwijamy naszą aplikację. Dlaczego Stargate Driven Development jest w ogóle ważny? Dlaczego jest istotny? Pozwala sprawić, że nasza strona, czy nasze strony, czy nasze aplikacje wyglądają spójnie. Jeżeli to dotyczą jakiejś większej, nie wiem, powiedzmy to są jakieś aplikacje czy strony jednej firmy i chcemy, żeby one wyglądały, no nie identycznie, ale żeby miały jakąś tam cechę wspólną i żeby było wiadomo, że to faktycznie należy do tej firmy, to jest dla nas istotne, żeby pewne elementy się powtarzały. SGDD pozwala łatwiej utrzymywać nasze strony, nasze aplikacje, pozwala łatwiej je modyfikować w sposób, że nie niszczymy tego, co stworzyliśmy, tak, że jakaś drobna zmiana w stylach naszej
strony nie powoduje tego, że nagle strona się sypie, wygląda zupełnie inaczej niż byśmy chcieli. I to, o czym mówiłem wcześniej, pozwala też na to, żeby budować stronę przyrostową. Tworzymy jakieś tam fragmenty, które dobudowujemy do tego, co już było, więc możemy to upakować w nasze sprinty i robimy w danym sprincie kolejną funkcjonalność, która potem jest wdrażana. Teraz cofnijmy się troszeczkę, od czego w ogóle się zaczęło i czemu w ogóle musimy do Style Guide'ów się teraz odnosić. Zaczęło się od tego gościa, tak? Sir Tim Berners-Lee, twórca WWW, naszej sieci internetowej, dzięki której wyświetlamy obecnie wszystkie nasze strony internetowe, także współtwórca HTTP. Bez niego tak naprawdę możliwe, że nie moglibyśmy się tutaj spotkać, bo nie byłoby sensu tak naprawdę tworzenia Drupala, gdybyśmy nie mieli stron internetowych. No i ta sieć, którą Tim zapoczątkował, dosyć mocno ewoluowała. To, co gdzieś tam na początku było jakimś zalążkiem, przez wiele modyfikacji, przez powstawanie kolejnych przeglądarek, kolejnych jakichś tam technologii, HTML-a, CSS-a, rozwijania i powstawania nowych ich wersji, doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie tych technologii, tego, co wytworzyliśmy w tym okresie czasu, jest bardzo, bardzo dużo. Zaczęło się gdzieś tam właśnie od sposobu przesyłania naszego hipertekstu, od tworzenia jakiejś struktury, od dodania jakiejś tam funkcjonalności tego, żeby ten HTML w jakiś sposób odpowiadał na nasze działania myszką, klawiaturą czy czymkolwiek. Potrzebowaliśmy, żeby to w końcu zaczęło wyglądać jakoś sensownie, więc dodaliśmy sobie arkusze styli. Chcieliśmy, żeby to było jeszcze bardziej responsywne, więc mamy odpowiedzi Ajaxowe. No i kolejne elementy, które się składały na to, że strony działają tak, jak działają obecnie. No i tych technologii, tych różnych bibliotek jest teraz obecnie całe mnóstwo. To jest jakiś tam wycinek tego, co możemy znaleźć, jeśli chodzi o rzeczy frontendowe. Natomiast faktycznie ten frontend w ostatnich latach rozwija się na tyle mocno, że nadążyć za tym jest bardzo ciężko. Mamy już właśnie taki technologiczny bałagan, który wypadałoby uporządkować, żeby móc się w tym odnaleźć. Dlatego też, kiedy chcemy jakoś naszą stronę czy aplikację polepszać, czyli dodawać na przykład lepszą optymalizację naszych stron dla wyszukiwarek internetowych, to na bazie istniejącego kodu zwykle modyfikujemy, żeby to było lepiej odbierane. Czasami to jest łatwiejsze, czasami to jest trudniejsze. Tak samo w przypadku UX-u, jeżeli mamy jakiś gotowy projekt, zaimplementowaliśmy go, potem potrzebujemy go modyfikować, to też potrafi być zarówno łatwe, jak i bardzo ciężkie, kiedy te zmiany UX-owe są dosyć istotne i wpływają na większy fragment naszej aplikacji. Rzeczy związane z udostępnieniem tych naszych rzeczy stworzonych dla internetu osobom niepełnosprawnym, osobom, które mają jakieś ograniczenia w tym, jak mogą korzystać z naszych stron. I ten wzrost, to polepszanie tych funkcjonalności to jest jedno, natomiast samo to, że stworzyliśmy gdzieś naszą stronę internetową czy jakąś naszą aplikację i potem chcemy zrobić z tego coś więcej, powoduje, że dochodzi do jakiejś takiej ekspansji, tak? Ze strony internetowej robiliśmy jakąś wersję mobilną jeszcze kiedyś na WAP-ie, jeśli ktokolwiek pamięta. Potem pojawił się, dzięki Bogu, RWD, Responsive Web Design, dzięki któremu strony na urządzeniach mobilnych wyglądają już bardzo ładnie, potrafią jeszcze lepiej. Ale też możemy sobie taką stronę mobilną zamknąć za pomocą jakiegoś frameworku w aplikację udostępnianą, czy to na iOSie, czy na Androidzie, czy też na Windows Phone'a. Ale też już możemy budować strony zamknięte w kontenerach takich jak Nvue.js, App.js czy Electron i traktować tą naszą stronę już jako aplikację desktopową. Nie wiem, czy ktoś z Was się spotkał generalnie z robieniem czegoś na Nvue.js albo na Electronie na przykład, desktopowe aplikacje z użyciem JavaScriptu? Y,
WordPress na Elektronie, no nie wiem. Wydaje mi się, że faktycznie jest aplikacja, która pozwala zarządzać. Okej, okay, no może jest taka funkcjonalność faktycznie. No ja generalnie teraz w swojej pracy na bazie Node.js buduję aplikację, która umożliwia mi właśnie stworzenie czegoś, co normalnie instalujemy na systemie, odpalamy, a wykorzystuję do tego technologii, które się nauczyłem, tworząc rzeczy dla internetu. No dobra, teraz przejdźmy troszeczkę, zbliżmy się do tego, po co się tutaj zebraliśmy, tak? Czyli narzędzia do zarządzania treścią. Dominującym na rynku oczywiście jest WordPress, stety albo niestety. 38% stron powyżej 10 tysięcy wyświetleń, zdaje się, jest zbudowanych w oparciu WordPressa. W przypadku Drupala jest to 8%. Pozostałe istotne, czy istotne albo mniej istotne 42%. Jeszcze tam są oczywiście jakieś inne fragmentaryczne systemy, takie jak Joomla chociażby, czy Typo3. No ale skąd się bierze to 8%? No to już albo sami wiecie, albo sami musicie poszukać, dlaczego to jest taki procent, a nie inny, ale można to zmienić i chyba chcemy. Ale tak, przede wszystkim Drupal bardzo lubi z tej gajdy. Drupal sam w sobie no nie jest systemem łatwym, jeśli chodzi o tworzenie motywów. Jest troszeczkę wymagający i tym bardziej warto znaleźć sposób na to, żeby sobie ułatwić tworzenie tych motywów, żeby te motywy były lepsze. Już w 2010 roku pojawił się na Drupal.org moduł Style Guide, z którego nigdy nie korzystałem, natomiast no, z tego, co się zapoznałem z demem i z tego, jak wygląda opis, tak, co ten moduł robi, gdzieś tam faktycznie udostępnia możliwość stworzenia Style Guide'u naszej strony i możemy zobaczyć, jak ta nasza strona powinna wyglądać, jakie mamy na niej elementy, z jakich elementów możemy korzystać. Gdzieś ten początek faktycznie był. To już jest 2010 rok, natomiast obecnie ten moduł już nie jest wspierany. Jest jakiś tworzony port na Drupala 8, ale jeszcze chyba nie została wydana żadna konkretna wersja. No dobrze, a teraz jeszcze bardziej wchodząc w ten temat, Drupal naprawdę lubi style-driven development. Dlaczego? Dlatego, że zajmują się tym osoby naprawdę mocno związane z Drupalem. John Albin Wilkins swoją prezentacją w zeszłym roku na DrupalConie w Los Angeles tak naprawdę przyciągnął moją uwagę tym tematem. Wtedy tak naprawdę się zacząłem tym mocno interesować i zgłębiać wiedzę. Bardzo fajna prezentacja, więc jakbyście chcieli jeszcze czegoś więcej się dowiedzieć o style guide'ach, to możecie sobie poszukać tego i obejrzeć. To teraz jak to zrobić? Jak stworzyć style guide'y? Jak tworzyć nasze strony w oparciu o Drupala z użyciem style guide driven development? Mamy pewne wymagania. Pierwszym wymaganiem jest to, że nasz design naszego motywu musi być modułowy. Jeśli tworzymy na Drupalu, zwykle mamy jakieś bloki, mamy jakieś viewsy, które też albo są blokami, albo stronami, mamy tam jakieś pola. Gdzieś te moduły już możemy sobie znaleźć. Natomiast jeżeli dostajemy do zakodowania projekt, to wcale nie jest powiedziane, że projektant przewidział tą modularność, że te same elementy są wykorzystywane na pozostałych podstronach. No, ja się spotkałem już z historią, gdzie strona nie miała być jakoś bardzo mocno skomplikowana. No, dosyć rozbudowana, ale wydawało się, że tych widoków będzie tak 7-8, a skończyło się na 20 kilku. I tylko i wyłącznie dlatego, że te różnice były naprawdę minimalne. Nie wiem, wielkość jakiegoś tam headera była różna, na jeszcze jakieś tam szczególiki, natomiast to już powodowało, że trzeba było faktycznie to kombinować, budować zupełnie inaczej, bo jeszcze wtedy nie
korzystaliśmy z Stargate Driven Development. Jeżeli nie dostaniemy projektu, który jest zbudowany w oparciu o taką modułowość, modularność, możemy tą modularność prowadzić w naszym kodzie. W jaki sposób, opowiem wam troszeczkę później. Drugim wymaganiem jest to, żeby posiadać żyjący Stargate. Żyjący to niekoniecznie oznacza, że oddycha, że widzimy jego funkcje życiowe. Bardziej chodzi o to, że on jest w jakiś sposób tam generowany i wraz z powstawaniem naszej kolejnych elementów naszej strony, on tak samo jest rozwijany. Jeżeli nasz Stargate umrze, przestajemy go rozwijać, to tak naprawdę możemy cały Stargate Dream Development włożyć do kosza i już nam ten Stargate nie jest potrzebny. Stargate musi żyć, żeby móc tworzyć w oparciu o SGDD. Ale żeby to robić, potrzebujemy jakichś narzędzi. Ale dobrze jest wybrać te narzędzia tak, żeby były sensowne, a nie po prostu byle jakie. Do struktury nie bardzo mamy wyjście. Tutaj musimy się oprzeć na HTML-u, XHTML albo XML-u. Oczywiście obecnie jest to HTML5. No ale mamy chociaż systemy templatek. Tutaj w przypadku Drupala, obecnie Drupala 8, możemy sobie wykorzystać Twiga i uprościć ten sposób dzielenia naszych elementów naszego projektu strony na fragmenty, które możemy łatwo gdzieś tam znaleźć w kodzie, poprawić, zmodyfikować. No mamy jakieś tam inne systemy, templatek, które albo wykorzystujemy też gdzieś po stronie serwera, albo już bardziej po stronie frontendu. No, przykłady oczywiście, no to Twiga wam są znane i te pozostałe wyglądają podobnie. Oprócz Hamla i Jade'a, który zdaje się, że teraz już się Jade'em nie nazywa, tylko jakoś inaczej. Jade chyba był nazwą zabronioną. Ktoś inny wcześniej stworzył stronę czy aplikację właśnie nazwaną Jade i musieli zmienić nazwę tego systemu. To była warstwa struktury. Warstwa prezentacji. Tutaj oczywiście mamy CSS-a, ale do CSS-a możemy stosować jakieś preprocesory. Kto używa preprocesora CSS? Dobra. Ile z was korzysta z SCSS-a? Ile z LESA? Z jakiegoś innego? Okej. Dobra, ja też preferuję generalnie SCSS-a i tutaj widzę, że jest podobnie. Wydaje mi się, że ma, znaczy to z tego, co zapoznałem się ze wszelkimi opiniami znalezionymi w internecie, nie jest on zdecydowanie bardziej rozbudowany od LESA i nawet to, że Bootstrap obecnie czwarty powstaje już w SCSS-ie, a nie tak jak poprzedni Bootstrap w LESie, no to też świadczy o tym, że potencjał tego SCSS-a jest większy niż LESA. Mamy jeszcze gdzieś tam Stylusa i mamy też jeszcze kilka innych preprocesorów, ale nie będę tutaj za dużo o nich mówił. Poza preprocesorami mamy narzędzia do transformowania naszego CSS-a, ubogacania go w pewien sposób. Twórca post-CSS-a ucieka od nazwania post-CSS-a post-procesorem CSS-a. Nie chcę, żeby był też nazywany preprocesorem, no bo preprocesorem nie jest. Więc jakoś trzeba go nazywać, jeżeli go nazwiemy narzędziem do transformowania CSS-a, powiedzmy, że będzie OK. Tak wygląda SAS, tak wygląda LESS, Stylus. Natomiast co do post-CSS-a, nie mamy żadnej dodatkowej konwencji tego, jak piszemy nasz kod CSS-owy. Piszemy po prostu w zwykłym CSS-ie, takim jak się go tworzyło, zanim powstały preprocesory. No oczywiście z wykorzystaniem nowszej wersji CSS-a, obecnie wersji trzeciej. Możemy wykorzystać z post-CSS-a autoprefiksera. Kto z was korzysta z autoprefiksera? Kto w ogóle słyszał kiedykolwiek o autoprefikserze? Okej, dobra. Autoprefikser to takie narzędzie, które pozwala nasz kod CSS-owy ubogacić o wszelkie przedrostki specjalne dla przeglądarek, czyli jeżeli mamy Chroma, jeżeli mamy Operę albo Safari, potrzebujemy czasami przedrostku WebKit
Jeżeli mamy jakieś rzeczy, które potrzebujemy wykorzystać dla Internet Explorera, dodajemy przedrostek MS. Jeżeli mamy Firefoxa do wsparcia, to potrzebujemy przedrostka MOS. Oczywiście to dotyczy tylko niektórych elementów CSS-owych, które gdzieś tam się pojawiły w wersji trzeciej. I te przedrostki dzięki autoprefikserowi są dodawane. Autoprefikser bierze nasz istniejący CSS, porównuje z bazą Scan I Use, czyli miejscem, gdzie możemy sprawdzić, jakie jest wsparcie danych technologii HTML-owych i CSS-owych. Na podstawie tego, jeżeli jest potrzeba, to dodaje prefiksy, jeżeli nie, to nie. Tam możemy w tym narzędziu skonfigurować, jakie wersje przeglądarek chcemy wspierać. Jest też coś takiego jak CSS Next. W miarę jak powstawały nowe wersje HTML-a, a raczej po prostu po przeskoku 4.1 na 5, było widać, jak wolno są adaptowane pewne rzeczy na kolejnych przeglądarkach internetowych. Podobna rzecz dotyczyła oczywiście CSS-a. Pojawiają się nowe rzeczy w CSS-ie, pojawiają się na niektórych przeglądarkach. Ludzie z tego nie korzystają, bo myślą, że nie mogą, więc to gdzieś tam istnieje w niektórych przeglądarkach, pozostałych tego nie ma, więc też nie stosujemy dlatego, że nie możemy, bo przecież tamte przeglądarki tego nie wspierają. Ale CSS Next pozwala nam wykorzystać w naszym CSS-ie te nowe rzeczy. Przetwarza te nowe rzeczy na jakieś kawałki kodów CSS-owych, czy też z wykorzystaniem z pomocą JavaScriptu. Przetwarza to w taki sposób, żebyśmy mogli to wsparcie zachować też dla starszych wersji przeglądarki. Czyli tak jak, nie wiem, chociażby Babel przetwarza ECMAScripta 6 na ECMAScripta 5, chociażby w ten sposób. Tak? Podobnie działa właśnie CSS Next dla naszego CSS-a. OK. Kiedy mamy jakiś projekt stworzony przez nas, to wiemy, jak on wygląda, jakie są jego gdzieś tam problemy w kodzie, wiemy, coś tam, co tam napsuliśmy, że nie do końca może coś napisaliśmy dobrze, ale po prostu gonił nas czas, potrzebowaliśmy to tak zrobić, a nie inaczej. No i tak długo, jak pamiętamy, co tam w tym kodzie się działo, tak długo możemy to w dosyć łatwy sposób modyfikować. Natomiast w momencie, kiedy potrzebujemy usiąść do tego po jakimś czasie, brakuje nam trochę dokumentacji, żeby jednak sobie odświeżyć tą wiedzę. Ale Travolta w tym przypadku to jest nowy człowiek, który się pojawił w naszej firmie, który się pojawił w naszym projekcie i kompletnie nie ma pojęcia, o co chodzi. I dla takiej osoby jakakolwiek szczątkowa dokumentacja pozwala się do tego projektu zabrać szybciej i pomagać nam przy tym projekcie. Więc chociaż tego jako programiści nie lubimy, naprawdę warto dokumentację tworzyć. Nieważne jak małą, ważne, żeby jakakolwiek była. CSS też możemy dokumentować. Do dokumentowania CSS-a możemy wykorzystać język, który się nazywa KSS. Dzięki niemu w podobny sposób, jak korzystamy, ktoś korzystał z JSDoc, z PHPDoc. OK. Mamy adnotację w naszym kodzie PHP-owym, dzięki którym w komentarzach, tak, te adnotacje, dzięki którym możemy wygenerować potem dokumentację naszego kodu. Podobnie dzięki KSS-owi, tworząc pewne adnotacje do naszego CSS-a, możemy sobie z tego generować dokumentację. Jest właśnie generator samego KSS-a, ale o tym troszeczkę później. Mamy też właśnie opcję style.co, mamy dokument CSS. One działają na podobnej zasadzie. Tworzymy właśnie jakieś tam komentarze. Niektóre wykorzystują właśnie jak style.co markdown. Inne po prostu jakieś customowe adnotacje, które musimy potem, których się musimy nauczyć, ale to nie jest oczywiście jakoś mega dużo. Na podstawie tych naszych komentarzy w przypadku KSS-a mamy narzędzie napisane w Ruby. Odpalamy, dokumentacja jest generowana właśnie na podstawie naszych komentarzy i dostajemy jakiś tam dokument HTML-owy, który możemy sobie przeglądać. Teraz jeżeli
robimy jakąś zmianę w naszym CSS-ie, dopisujemy kolejny komentarz, klikamy znowu w konsoli komendę, żeby ten CSS przetworzył nasze CSS i wygenerował kolejny dokument i w ten sposób otrzymujemy żyjący styleguide. Ale poza narzędziem w Ruby możemy też wykorzystać narzędzie w Node, CSS Node, które działa na podobnej zasadzie, tyle że jest napisane w Node, no ma troszeczkę inną templatkę, więc to odrobinę inaczej wygląda. Natomiast jest jeszcze coś takiego fajnego jak SC5 Stylegate Generator. To jest narzędzie napisane przez firmę SC5 Online, które umożliwia nam wygenerowanie na podstawie komentarzy CSS działającą aplikację w Angularze, umożliwiającą modyfikację naszego kodu CSS z poziomu przeglądarki. Mamy zawarte w naszym kodzie chociażby SCSS-owym jakieś zmienne. Niech one te zmienne dotyczą kolorów, niech te zmienne dotyczą wielkości fontów, czy też zaokrągleń rogów. Pojawia się aplikacja, w której możemy to modyfikować. Teraz jak to wygląda? To jest coś takiego. Wejdźmy sobie chociażby w kolory. Mamy nasze toolsy. Przejdziemy troszeczkę niżej, pojawiają się nam z boku zmienne. Modyfikujemy sobie te zmienne. Stwierdzamy, że ten kolor nam się podoba, to go zapisujemy. I nasz SCSS jest zupdate'owany. Na podstawie tego możemy sobie potem wygenerować już nasz docelowy CSS, który jest załączany do naszej strony albo aplikacji. I nasza strona może wyglądać już zupełnie inaczej. W przypadku zmiany koloru, no to tą zmianę też oczywiście zauważymy, natomiast jeżeli mamy na przykład zaokrąglenia rogów, to też usunięcie zaokrąglenia rogów, czyli ustawienie tego na zero, powoduje, że nagle dostajemy coś, co jest zbliżone do flat design i też strona wygląda zupełnie inaczej niż do tej pory. Będzie pokazany później link z bibliografii, pokazywałem z moim kolegą na prezentacji rok temu w Krakowie, jak wykorzystaliśmy to w naszej firmie do stworzenia jednej ze stron. Tam właśnie podpięliśmy to w taki sposób, że po zmianie w tym narzędziu jakiejś zmiennej był live reload, czyli przeładowywała się strona po zupdate'owaniu tych zmian i tak naprawdę momentalnie mogliśmy zobaczyć już, jak ta zmiana wprowadzona w tym narzędziu wpływa na wygląd naszej całej strony. Tak wygląda wygenerowany styleguide za pomocą zwykłego CSS-a, tak w przypadku CSS Node'a. No a to jest właśnie to, co pokazałem Wam przed chwilą, czyli apka angularowa w SC5. To były komentarze, to był sposób na dokumentowanie naszego CSS-a, natomiast jest jeszcze jakiś tam zbiór standardów. W przypadku PHP mamy to PSR, tak? Jeśli mnie źle mówię, to poprawcie, gdzie mamy zapisane, w jaki sposób powinniśmy pisać pewne rzeczy, żeby wszyscy tworzyli mniej więcej w ten sam sposób i żeby to było czysto, jasno i przejrzyście. Podobnie w przypadku CSS-a, jeżeli tworzymy jakieś nasze znaczniki, to możemy zastosować jakieś reguły rządzące naszymi regułami CSS-owymi, żeby to było łatwe po prostu do odnalezienia się dla pozostałych osób, tak? Możemy wykorzystać obiektowy CSS, możemy wykorzystać Smaxa, albo możemy wykorzystać Bema. Czy ktokolwiek z Was korzystał z którejś z tych? Super. Czy był to Bem? Okej, no jeżeli to jest jakieś tam wypadkowa tych rzeczy, to zawsze jest lepiej niż jeżeli nie stosujemy w ogóle żadnego. W przypadku obiektowego CSS-a skupiamy się na jakichś takich pojedynczych elementach albo na grupowaniu tych właśnie w obiekty, które potem wykorzystujemy w naszym kodzie CSS-owym. W przypadku Smaxa mamy jakieś tam 5 kategorii, na podstawie której tworzymy nasze selektory. No i w przypadku Bema z tych 5, bo tak naprawdę Bem powstał na bazie Smaxa, mam już skupienie się tylko na
bloku, na elemencie i na modyfikatorze. Tu bardziej, jak widać, chodzi o klasy, tak? Jak tworzymy nazwy klas. I teraz, jeżeli mamy coś stworzonego na Drupalu, to niekoniecznie możemy mieć możliwość zmodyfikowania tych klas łatwo, albo po prostu nie chcemy tego robić. Jeżeli nie chcemy tego robić, to jest na to sposób, jakaś tam dodatkowa praca, natomiast umożliwia to stworzenie naszego CSS-a z wykorzystaniem Bema albo Smaxa albo czegoś innego i wykorzystanie to przy istniejących naszych klasach. Wykorzystujemy do tego w przypadku CSS-a coś takiego, co się nazywa extends, czyli mamy naszą klasę z Drupala, w niej mamy zawarty tak naprawdę tylko extend i nazwę tej klasy, którą potrzebujemy wyekstendować. Dzięki temu trzymamy nasz CSS ustrukturyzowany. Możemy go potem wykorzystać gdzieś faktycznie indziej, gdzie nie musimy się stosować do tych klas, które były na nas wymuszone. Natomiast nadal możemy je tam wykorzystać dzięki właśnie, nazwijmy to takim adapterom, czyli przerzuceniu tych funkcjonalności z naszego bazowego CSS-a do tego CSS-a wymaganego dla danego systemu. Musi być to tylko Drupal. Teraz jaka powinna być albo jaka może być struktura StyleGuide'a? Czy zaczniemy od koloru, czy zaczniemy od typografii, to jest wszystko jedno. Ważne, żeby te dwie rzeczy się znalazły. Teraz niezależnie od tego, jaką stronę, czy jaką aplikację tworzycie, będziecie mieli na pewno jakieś kolory i będziecie mieli jakieś fragmenty typografii. Bez tego tak naprawdę to ewentualnie jakieś tylko splash screeny, jakieś landing page'e oparte praktycznie o samą grafikę mogą powstać. Natomiast możecie pilnować tego, żeby kolor i typografia gdzieś była na stronie, w waszym CSS-ie już zawarta. Więc nawet jeżeli projekt danego motywu nie przewiduje tej modularności, o której mówiłem na początku, możecie wyciągnąć z tego parę rzeczy. Możecie z tego wyciągnąć między innymi właśnie kolor i typografię. Wrzucacie to wtedy do zmiennych i możecie to łatwo zmienić i poprawić. No oczywiście jakieś tam elementy nawigacyjne też, elementy formularzy. I teraz, jeżeli tworzymy zmienne dotyczące naszych kolorów, powinniśmy unikać tworzenia czegoś takiego jak nazwa zmiennej związana z jej zawartością. Skupmy się na tym, co tak naprawdę dzięki danej zmiennej chcemy osiągnąć. Czyli jeżeli to dotyczy koloru, jeśli to jest główny kolor strony, to nazwijmy to primary color, bo potem jeżeli zmienimy ten kolor, że to już nie jest czerwony, tylko niebieski, to nie musimy zmieniać nazwy zmiennej, żeby to dalej miało sens. Żeby to ktoś, kto z tego korzysta, żeby mógł faktycznie tego używać bez mylenia się ciągłego, tak? I dzięki temu właśnie mamy jakieś tam te zmienne, które są dla nas bardziej jasne. Jeśli chodzi o typografię, mamy tutaj poza grid loverem, zdaje się, modular scale, tak to chyba się nazywa. To są dwa narzędzia pewnie z kilku albo kilkunastu, dzięki któremu możemy przygotować bazę naszej typografii, czyli przygotować jaka powinna być wielkość naszych fontów, jakie powinny być odległości między liniami, jak powinny być przeskalowane kolejne elementy, czyli jeżeli mamy nagłówki H1, H2, H3, to w jakim stosunku wobec siebie one powinny się różnić, tak? Czyli jeżeli mamy 20 pikseli, to mnożymy to przez powiedzmy 1,5 i wyższy nagłówek powinien mieć 30 pikseli. Jeżeli stosujemy taką zasadę dla wszystkich nagłówków i wszystkich elementów, to naprawdę ma szansę wyglądać fajnie i elegancko i czytelnie przede wszystkim. No, jeśli mamy nawigację, no to oczywiście warto przewidzieć, jakie mamy stany w naszych linkach, czyli jakieś tam hover, active i visited, tak? Oczywiście też jeszcze może być focus i różne tego typu rzeczy, ale warto to przewidzieć. Nie zostawiać tego przypadkowi, tylko być przygotowanym na to, że faktycznie
takie stany powinny być. Szczególnie to się sprawdza, kiedy potrzebujemy nawigować między linkami za pomocą tabulacji. Czasami jest taka sytuacja, że po prostu na stronie nie widać, że gdzieś ta tabulacja spowodowała przeniesienie się na aktywny inny element, bo style dla aktywnego elementu i dla normalnego elementu są dokładnie takie same. I tak nie powinno być, bo przez to nie... No, zabieramy nam troszeczkę klientów. No, nie widzą po prostu tego, jak z tej strony nawigować poprawnie. No, w formularzach tak samo. Mamy te stany, które też warto przewidzieć. Tutaj często zapominanym przy tworzeniu projektu, przynajmniej ja się spotykałem z czymś takim, że graficy zapominają o tym, że kiedy mamy formularz, to ten formularz może nam zwrócić błąd. Więc teraz, jeżeli mamy ten błąd, to jego powinniśmy wyświetlić. No wiadomo, że na czerwono, tylko że nie w każdym przypadku ten sam czerwony kolor będzie nam odpowiadał, tak? Albo że standardowe zaznaczenie obramowaniem tego pola i danie koloru czerwonego spowoduje, że to faktycznie będzie od razu widoczne, bo może strona cała jest czerwona, więc warto na to też zwrócić uwagę. Jeśli się czegoś takiego od grafika nie dostało, to mu o tym przypomnieć. No ja miałem taki przypadek, że na tym samym miałem pole, nad którym był właśnie nagłówek tego, co trzeba wpisać w danym polu. I grafik mi zaprojektował, że błąd ma wyskoczyć tutaj. No teraz wszystko by było fajnie, gdyby wszystkie te błędy były krótkimi, jednowyrazowymi jakimiś słowami, tak? Natomiast to czasami były całe zdania i to powodowało, że nagle cały layout się sypał, tak? Bo przeskakiwało to do kolejnej linii albo najeżdżało na nagłówek i... No, oczywiście przyciski też. Tu jest bibliografia. Przede wszystkim najważniejszym źródłem wiedzy powinno być dla Was StyleGuides.io. Tam jest zbiór praktycznie wszystkich artykułów, które się pojawiają na temat StyleGuides, więc jeżeli chcecie o czymś poczytać, chcecie się z czymś zapoznać, poszukać czegoś nowego też dotyczącego StyleGuides, to z 90% pewnością to na StyleGuides.io będzie. Drugi link to jest to, o czym Wam mówiłem. Z Michałem Strześniewskim byliśmy na konferencji WordCamp 2015 w Krakowie. Przedstawialiśmy tam temat też o StyleGuides właśnie i prezentowany był przykład wykorzystania tego StyleGuides Driven Development w praktyce i co możemy dzięki temu osiągnąć. No, pozostałe rzeczy oczywiście też. No, głównymi rzeczami, które powinniście zapamiętać z tej mojej prelekcji, to jest to, że dokumentację warto tworzyć, że dokumentacja nie jest tylko dla waszego klienta, ale też dla was i też dla osób, które będziecie potem prosili, żeby coś w danym projekcie zmienili i powinniście też pamiętać o tym, że macie fajne narzędzia, z których możecie we frontendzie korzystać. O jednej rzeczy nie powiedziałem, że StyleGuides Driven Development powoduje też separację frontendu od backendu, tak? Jeszcze mocniejszą, czyli jeżeli mamy zaprojektowaną naszą stronę, wygenerujemy z tego jakiś HTML ostylowany przez frontendowca, to nie jesteśmy mocno zależni od tego, co zrobi nasz backendowiec, co nam przygotuje, tylko możemy to jakoś troszeczkę łatwiej aplikować. Czy macie jakieś pytania? Witam. Jaki to ma sens? Przykładowo buduję stronę dla pana Kowalskiego, która ma, nie wiem, 3 widoki. Czy jak to czasowo wygląda cała ta implementacja? Czy... W momencie, gdybyśmy korzystali z narzędzia takiego, jak na przykład jest, nie pokazałem jeszcze, Fabricator czy Source.js, to jest narzędzie, którym generujesz sobie jakieś te style ze strony, potem sobie generujesz jakieś podstawowe elementy, trzymasz gdzieś informacje o tym, co sobie wygenerowałeś, bazujesz na tym, tworzysz stronę, a potem pan Kowalski mówi, że chce zmienić kolor. No teraz, jeżeli byś faktycznie musiał wracać na tamtą stronę, modyfikować tą zmienną, generować, przechodzić cały ten proces, no to faktycznie mija się to z celem. Natomiast w momencie, kiedy i tak przygotowałeś swój CSS do tego, żeby dla pana Kowalskiego to stworzyć,
i dodałeś w tym swoim CSS-ie te parę linii komentarzy, które i tak pomogły ci znajdować te fragmenty kodu, kiedy sam tworzyłeś tą stronę jeszcze i ją poprawiałeś, bo gdzieś tam miałeś literówkę, to potem, gdy pan Kowalski powie, że chce zmienić ten jeden jakiś kolor i chce zobaczyć, jak to wygląda, to gdybyś nawet wygenerował panu Kowalskiemu taką tą aplikację, która dla ciebie to nie będzie już problemem, kiedy będziesz to robił non-stop, to pan Kowalski sobie to zmieni i zmieni tych kolorów 50 albo 30 po prostu i powie ci, ok, to chcę ten, bo ten wygląda dobrze. A nie będziesz musiał siedzieć z nim przez 2-3 godziny i ustalać, no ale ten panu pasuje? Nie, zmieńmy na jakiś inny. Jaki? I będzie się przez 5 minut zastanawiał. Warto być przygotowanym na to, żeby modyfikować to. Więc to było bardzo, bardzo dobre pytanie. Super, dzięki. Ja mam jeszcze takie pytanie a propos tej aplikacji, która podmienia kolory. Ona podmienia nam w plikach SCSS, tak? I później musimy jakiś mieć kompilator jeszcze odpalony, który to podmieni do naszego CSS-a, czy to jakby jest jakoś połączone wszystko ze sobą? Ta aplikacja jest serwowana z wykorzystaniem Gulpa. Gulp stawia nam serwer, na którym ta aplikacja jest odpalona. To są wygenerowane jakieś tam HTML-e. W momencie, kiedy zmienimy tą zmienną w aplikacji, do momentu zapisania, kliknięcia na przycisk save, nic się nie dzieje, po prostu widzimy te zmiany w aplikacji. Kiedy naciśniemy przycisk save, te zmiany lecą do naszego SCSS-a. Jeżeli teraz to zepniemy przez Gulpa czy przez Grunta, żeby zmiana w naszym kodzie powodowała wygenerowanie się nowego CSS-a, no to te zmiany od razu są update'owane. No w tej aplikacji możecie nie tylko dawać HTML, CSS-y, możecie też dawać jakieś JavaScripty, dzięki temu widzicie, jak działają wasze fragmenty, nie wiem, jakaś nawigacja oparta o zakładki, tego typu rzeczy, tak, no generalnie to co robicie JavaScriptem, też możecie tam przedstawiać. Czy jeszcze ktoś chciałby coś zapytać? No jeśli nie, albo się wstydzicie po prostu tak na forum, to jak coś tam nie łapcie, chętnie wam odpowiem na jakiekolwiek pytania. No i bardzo wam dziękuję za słuchanie. Okej, okay, no tak, faktycznie jeszcze 3 pytania, dzięki którym możecie wygrać koszulkę. Tylko jak ktoś chce odpowiadać, to najpierw ręka do góry. Dobra, pierwszym pytaniem będzie, jakie są dwie rzeczy, bez których tak naprawdę Stargate Driven Development nie ma sensu. Co musi być, żeby Stargate Driven Development miał sens? No nie? Coś innego chodzi o? Dobra, uznam. Chodziło o to, żeby był modułowy design i ta żyjąca dokumentacja. Dobra, jak się nazywał język, dzięki któremu możemy dodawać komentarze do naszych CSS-ów? Dobrze. No dobra, kto jest twórcą www? Sir Tim Berners-Lee. Dobra, dzięki, to wszystko.